cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuję. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo deserowo. Będziemy przygotowywać fondant czekoladowy, inaczej lava cake. Mowa o takim zapiekanym przysmaku, który w środku ma płynną czekoladę. To jest coś naprawdę pysznego, podane z lodami czy z jakąś konfiturą. No, jest przepyszne, a na nadchodzące walentynki wydaje mi się, że jest to idealny pomysł na prezent. Zapraszam Was na film i do wspólnego gotowania. Do przygotowania dzisiejszego przepisu będziemy potrzebowali 100 g gorzkiej czekolady, jednej czubatej łyżki mąki pszennej, 3 łyżek cukru białego bądź brązowego, u mnie akurat jest to pomieszane, 50 g masła oraz 2 jajek. Fondant czekoladowy przygotowuje się bardzo szybko, dlatego jeszcze zanim rozpocznę przygotowywanie, nastawiam piekarnik na 190 stopni, grzanie góra-dół, niech się nagrzewa. W pierwszym kroku rozpuszczamy masło w rondelku. Temperatura ustawiona jest na bardzo mały ogień i powolutku czekamy do końca roztopienia masła. Do roztopionego masła wrzucamy pokrojoną w drobne kawałki czekolady, wyłączamy ogień i mieszamy do momentu, aż czekolada samoistnie rozpuści się w gorącym maśle. Gdy konsystencja jest już jednolita i nie widać żadnych kawałków czekolady, odstawiamy garnuszek, aż ostygnie. Gdy masa z czekolady stygnie, do miski wbijamy 2 jajka, wsypujemy cukier i trzepaczką ubijamy. Po chwili dodajemy mąkę oraz roztopioną czekoladę z masłem i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Naszą masę porówno przelewamy do 2 kokilek, w których będziemy piec nasz fondant.